Kobiety dostają w prezencie kwiaty, a ja co? A ja w prezencie dostaję kanie. Piękne kapieluszniki i co by tutaj dzisiaj z nich zrobić? No chyba najprostsza rzecz na świecie, czyli kotlety. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to obcięcie tutaj tych nóżek. Te nogi nam się już do tego przepisu nie przydadzą. Przynajmniej ja ich nie wykorzystuję. Ogólnie rzecz biorąc, to takie nogi ja zazwyczaj suszę, jeśli mam tych kani dużo. Kanie musimy porządnie umyć. Ja przynajmniej nie wyobrażam sobie bez mycia, bo to jednak jest, nie wiem, no czasami tutaj jednak trochę jakichś brudów się pojawi. Odkładam na chwilę na sitko do odsączenia. I teraz sprawa jest banalnie prosta, mamy tutaj już kanie, chwilę tutaj poleżały, odsączyły się trochę z wody. Mam bułkę tartą, dwa jajka na razie, pieprz, sól i co? No i teraz mam dużą miskę, do tej miski wsypuję bułkę tartą. Natomiast do drugiej miski, niestety już nie mam takiej dużej tej miski, ale mam nadzieję, że sobie poradzę. Wkładam jajka. Na razie dam dwa, nie wiem, zobaczymy, czy będzie dobrze, czy będzie za mało. To się jeszcze okaże. Jajka porządnie roztrzepuję. Ok. Wyłożyłam na deskę kanie i będę ją obsypywać solą i pieprzem. Wiem, że niektórzy dodają jeszcze jakieś inne zioła, ale ja pozostaję tylko przy pieprzu i przy soli. I teraz czas na moczenie w jajku. W międzyczasie mi się już rozgrzewa olej na patelni i całość przekładamy tutaj. Te kanie są mega duże. I tak dosyć ciężko się w sumie je robi pod tym kątem. Ja lubię, jak one są takie dosyć porządnie w tej bułce. Tylko jeszcze wezmę trochę jajka. No i chyba mi nie starczy na ten drugi, nie ma opcji. Przepraszam za Was za różne dźwięki w tle, ale ja właśnie gotuję tutaj ziemniaki. Gdzieś mam jeszcze w tle właśnie już gotowy bigos do tych ziemniaków, więc tak tradycyjnie dzisiaj mega u mnie. No i co? Wykładamy. Minęły z 2 minuty. O! Przekręcam na drugą stronę. Zobacz, jaki piękny kotlet. Dobra, ja to teraz ładnie przykrywam. Tak pod przykryciem jeszcze czekam z 2 minuty. No i odkrywamy, zobaczcie, już z drugiej strony tak wygląda. Nie wierzę, że ktoś mi powie, jedząc takiego kotleta, że się nie naje, że bardzo szybko jest po takim kotlecie głodny, bo to nie jest mięso. Ten jest naprawdę kotlet wyśmienity, jest taki bardzo mięciutki, napuszony i wydaje mi się, że jest naprawdę mega fajnym zamiennikiem tradycyjnego schabowego. No, sami powiedzcie w komentarzach, ale mi się wydaje, że ten rozmiar wygląda mega apetycznie. Dzięki za oglądanie tego odcinka, buziaki! Pa, pa!